Czwarty turniej od przedszkola do Ligi Światowej. Jesteśmy z trzecią drużyną. Dzisiaj trzecie miejsce w półfinałach, bo widzę, że te dwie drużyny z przedszkola numer 3 i przedszkola numer 5 dominują, to znaczy, że one się jakoś przygotowują do tych turniejów. Z tego co wiem, przedszkole numer 3 ma taką drużynę już od początku roku i trenuje. Mają specjalne zajęcia, natomiast grupy z przedszkola 5 i 1 tylko pojedyncze osoby biorą udział w treningach. Pozostali traktujemy na zasadzie zabaw takich w przedszkolu, które organizujemy na co dzień. Ale zdecydowanie widać już, że dzieci, które trenują na bieżąco, na boisku potrafią się znaleźć o wiele lepiej. Jest to efekt tego tutaj na dzisiejszym spotkaniu, że zdecydowanie widać, że to są dzieci, które trenują z przedszkola numer 3. Byłem pełen podziwu dla zaangażowania rodziców, którzy tam głośno z tyłu dopingowali. Szczególnie tutaj mamy chyba wychodziły przed szereg i były tymi najlepszymi kibicami. Myślę, że tak, bo jak dzieci trenują i przygotowują się do tego, to też i rodzice się do tego angażują. Widać to, że i rodzice, i dzieci wspólnie ze swoją opiekunką mogą bardzo wiele zrobić i no, dbają o zdrowie przede wszystkim, bo to jest cel tych spotkań, żeby rozwijać sprawność fizyczną tych dzieci, przygotować po trosze do takiej gry, kiedy będą już starszymi szkolnymi dziećmi i pewnie będą te efekty i te zainteresowania będą miały już odbicie dalej w szkole. To kilka słów o samym turnieju, to jest czwarta edycja. Skąd pomysł, kto jest organizatorem i kto przyczynił się do tego, że ten turniej się odbył? No tak z myślą o tym, że Euro zbliżało się wielkimi krokami, to pomyśleliśmy sobie, że warto pomyśleć i rozwinąć te zainteresowania u dzieci przedszkolnych, bo przecież od najmłodszych lat rozwijają swoje zainteresowania i talenty. I też spotkało się to naprawdę z takim pozytywnym oddźwiękiem, bo dzieci zaczęły po prostu trenować, zapisywały się do różnych drużyn pod kierunkiem tutaj Centrum Kultury i Rekreacji na początku i zaczęły rozwijać dalej swoje zainteresowania. I to nam się spodobało, bo dzieci miały bardzo pozytywne emocje, one gdzieś tam tą swoją energię wyładowywały, no i zaraziły się tą piłką nożną już w wieku przedszkolnym. I to był nasz pomysł, który no, z pozytywną taką opinią się spotkał. Uznałyśmy, że no, można dalej to rozwijać i nie zaprzestajemy, mimo że Euro się odbyło, to dalej dzieci bawią się, rozwijając swoje zainteresowania. A wracając do pomysłu, to tutaj bardzo duże zaangażowanie wykazała koleżanka stojąca obok mnie, pani Beata Stachowska, która właściwie no, też taki pomysł wniosła do tego, żebyśmy tym się zajęły. I tak dalej to kontynuujemy i właściwie co roku jest odpowiedzialna za przygotowanie tej uroczystości. Czy można tak na koniec wyrazić taką nadzieję, że być może są tutaj przyszli reprezentanci Polski i lepsze czasy dla polskiej piłki nożnej? Liczymy na to. Na pewno będą to już dorośli, prawdziwi sportowcy. Zresztą widać to już u niektórych dzieci. Myślę, że będą to prawdziwi sportowcy. Liczymy na to. Dziękuję.